Cześć, witam cię serdecznie w trzecim dniu naszego wyzwania. Dzisiaj poznamy włoskie zdania, więc będziemy się przedstawiać, pytać o imię i inne takie. Także zaczynamy. Come ti chiami. Come ti chiami. Jak się nazywasz? Mi chiamo Laura. E tu? Mi chiamo Laura. E tu? Nazywam się Laura. A te? Io mi chiamo Luca. Piacere. Io mi chiamo Luca. Piacere. Nazywam się Luka lub Łukasz po polsku. Miło mi. Piacere, miło mi. Piacere, mio. Piacere, mio. Cała przyjemność po mojej stronie. Komestaj. Kome staj? Jak się masz? Io sto bene, grazie, e tu? Io sto bene, grazie, e tu? Mam się dobrze, dziękuję, a ty? Powtórzmy jeszcze raz, bo to zdanie jest dosyć długie. Io sto bene. Grazie. E tu? Bene, grazie. Dobrze. Dziękuję. Bene, grazie. I teraz zobaczmy, co możemy powiedzieć zamiast bene bo nie zawsze czujemy się dobrze. Możemy powiedzieć 100 kozi kozi, kozi kozi, czyli tak sobie 100 abbastanza bene, abbastanza bene. Dosyć dobrze. Male, male, czyli źle. I teraz możemy użyć najwyższego stopnia tych przymiotników dwóch, czyli dodać taki, taką końcówkę "-simo". jak Żeby powiedzieć male, powiemy malissimo malissimo, czyli bardzo bardzo źle, tak jak powiedziałam, to jest najwyższy stopień, ale również możemy użyć tego do bene i powiemy benissimo, benissimo i będzie to oznaczać bardzo bardzo dobrze. Congratulazioni! Powtórz teraz te wszystkie zdania oraz słowa raz jeszcze. Zachęcam Cię do tego, tak jak już mówiłam, pamiętaj o tym, żeby ćwiczyć aparat mowy, a my widzimy się i słyszymy się jutro. Ciao!